Ojciec Święty przyjął w Watykanie arcybiskupa Canterbury Justina Welby'ego i grupę prymasów krajowych kościołów anglikańskich. Przypomniał przy tej okazji owocny rozwój dialogu katolicko-anglikańskiego, jaki nastąpił od 50 lat. Z myślą o dalszej ekumenicznej drodze zaproponował do wspólnej refleksji trzy słowa: modlitwa, świadectwo, misja. Bez ustanku, razem i wytrwale, powiedział, prośmy Pana o dar jedności. Ekumenizm, dodał, nie jest nigdy zubożeniem, ale bogactwem. Papież zachęcił, by pielęgnować to dziedzictwo, codziennie dając światu świadectwo miłości i jedności. Na zakończenie Franciszek odmówił wspólnie ze zwierzchnikami kościołów anglikańskich Ojcze Nasz, aby prosić Boga o łaskę wzrastania w modlitwie, dawania świadectwa i misji. Przemawiając w imieniu anglikańskich prymasów, arcybiskup Welby wyraził Ojcu Świętemu uznanie dla jego troski o ubogich, migrantów czy ofiary nowego niewolnictwa. Wezwał też Anglikanów i katolików do odwagi w zbliżaniu się do siebie.